Witam wszystkich i zapraszam na Evolve. Tym razem pokażę wam tryb areny, ale ze strony hunterów. No i tak, wziąłem sobie oczywiście Markowa i teraz co by tu wziąć? Jetpack, health, to raczej nie, to jest dosyć szybka rozgrywka, ale też zależy jaki będzie wal. Wal będzie, czyli wal będzie uleczać, czego nie potrzebuje. Prędkość też nie będzie potrzebna. Chyba weźmiemy sobie zwiększony damage. Ok, zróbmy tak. Mamy bucket, bardzo się nadaje do areny. Rozstawia wieżyczki i to jest tak naprawdę o jednego huntera, czy kilku hunterów więcej, którzy mogą napieprzać do potwora. Potworem chyba jest Kraken. I szczerze powiem, że mi się wydaje, że do tego trybu najlepszy jest Behemoth, bo po prostu jest, może dłużej przetrwać. No, dobra, zobaczymy, jacy tu, w tym trybie to dużo zależy od tego, jacy są hunterzy. Tam jest Daisy. Idźmy za Daisy. No, trzeba uważać, żeby się nie rozdzielać. Dobra, widać ślady. Aha. Już tam się z nim napieprzają. Dobra, stawiajmy minki. Jest. No, siepnął mnie. Dobra, zaraz straci. Aha. Dupo trochę dostanie. Rozwalimy minę. No, dawaj. A, nie trafił. No, dawaj, wal. A kogo on tutaj nasuwa? No, tak, ktoś uciekł w drugą stronę. Jest. A, trafił mnie. No, ale właśnie, o to chodzi. W arenie potwór jest na drugim poziomie i powiem wam, że jest ciężko. Behemoth, jego pancerność pozwala tutaj dużo przetrwać. Dajmy trochę min. Kurde, wal w ogóle nie leczy. No i to jest ryzyko. Ale na szczęście potwór nie skupia się na niej. Dobra, teraz trochę dajmy. O. I chodź tu na minę, gościu. Chodź na minę, gościu. No. Dobra, mamy pierwszą bitwę wygraną. Zobaczymy, jak pójdzie nam druga. No i dobra, jedziemy. No, już go mają, o, już przelaz. Żarcie goni. Przecież nam żarcie nie da. Nie damy mu zjeść tego. Głupi koleś. O, idealna miejscówka, żeby mu... A mnie się rzucasz, gościu? A, no właśnie, kiepski jest tu w Krakenie ten. No, trafi mnie. Dubsko troszkę znowu. O, boli to. Boli. No. No, teraz troszeczkę. No dawaj, możesz we mnie napieprzać teraz. No, teraz trochę jest bardziej agresywny, na mnie się uwziął. Świetny jest też Hank do tego trybu, bo
Dobra, teraz muszę troszeczkę tu na górę lecieć. Bo Hank i te jego włączanie tarczy powoduje, że najpierw trzeba załatwić Hanka, a dopiero potem medyka. Dobra. Też końcóweczka. Jest. Machaczył jeszcze minę ładnie. Dobra. Jeszcze mu tu na łeb puszczę minkę. Proszę bardzo. I załatwione. Także tak wygląda ten tryb. Dobry tryb do trenowania napieprzania. Samej napieprzanki. Zobaczmy jeszcze, co ja tutaj dostałem, co natłukłem. Zobaczymy, ile damage'a dodałem. No, dużo się nie natłukłem, więc... Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.